Dobra, to będzie bolesne, słuchajcie, co teraz będę robiła. Ale robimy tier listę z Genshina. Lecimy po kolei. Albedo. Wydaje mi się, że ocenianie takie całościowe byłoby trudne. Więc musimy przyjąć jakieś kryterium. Na podstawie ogólnego wrażenia? No dobra, może będzie łatwiej. Dobra, bo tu będą faktycznie postaci, których ja dokładnie nie znam, więc myślę, że możemy tak zrobić. To jest tak, dla mnie Albedo będzie na B. Dlaczego? Ponieważ nie wydaje mi się w ogóle atrakcyjny! Przepraszam, Albedo, ale nie byłam w jego pierwszym evencie, a jego ostatni był event. W ogóle mnie nie przekonał do siebie. Nie dam mu C, bo wiem, że nie jest uselessem, ale Albedo w ogóle mnie do siebie nie przekonuje. Znaczy trochę z grubej rury, więc... No. Aloy, dlaczego? Bo nie ma konstelacji, zepsuj tę postać. Nie dali nam jej pokochać? Nawet przez chwilę, nawet nie dali nam cienia szansy, żebyśmy mogli obdarzyć ją uczuciem. Więc niestety, niestety, Aloy idzie tutaj. Fandom! Fandom mnie nienawidzi i ja się boję podpaść fandomowi. Fandomowi. Wszyscy wiemy, jak okrutny jest fandom Genshina i jak bardzo się go boję. A tak naprawdę to nie. Uważam, że jest nudna. Uważam, że ma dziwnego ulta, dziwnego skilla i nie jestem jej fanką po prostu. Nie wiem, nie lubię Amber. Chociaż ma ładne ubranie. I to wszystko. Ajaka? SS dla mnie. Ajaka jest moją księżniczką. Ajaka? Uwielbiam ją od kiedy ją zobaczyłam, uwielbiam ją grać, dałam jej korony. Jest wspaniała, a jak był jej quest, to na końcu się wzruszyłam. Barbara? Nie wiem, czy wiecie, nie wiem, czy to się jest z TikToka, kiedyś zamordowałam Barbarę na TikToku, nie boję się tego powiedzieć. Nie lubię jej. Nie lubię jej. Nie jestem fanką jej. Bo co? Dlaczego nie jestem fanką Barbary? Ponieważ jak robiłam jej hangout, to stwierdziłam, że jest bzdziągwą. Przepraszam bardzo, ale takie miałam odczucie po prostu, no. Jest... I moczy się. Barbara się moczy. W takim sensie, że używasz jej E i ona jest mokra i zamraża ją. I mnie też wtedy zamraża, cringuje. B i dodam A, bo przez chwilę chciałam ją budować. Chciałam ją budować przed chwilą... Przez chwilę. A to prawda, Ewo, tak, Barbara jest jedną czterogwiazdkową postać z animacją ulta, to jest dziwne. Okej, ale Beidou ma taki vibe, Kappa Pride vibe. To mnie kręci, podoba mi się. Fajnie zrobiona, uważam, że powinna być pięciogwiazdkowa, ale jest czterogwiazdkowa i jej nigdy nie zbuduję. Pozdro. Bennett? Nie dam mu SS, ponieważ chłop się zawsze wywala na głupi ryj. Jak przytrzymasz jego E do końca, to chłop się wywala znowu. I ogólnie śmieszną ma pozycję, bo robi coś takiego, jak stoi. Ale jest użyteczny, więc dam mu S-kę. Jonghyun? Dobra, chciałam go dać do SS, jak zobaczyliście przed chwilą, ale to jest moja ulubiona czwórka. Uwielbiam go jako czwóreczka. To jedno był z moich pierwszych czwórek, które grałam, na bysie nim grałam, lubię go. Ale nie jest taki super użyteczny. Więc pomimo tego, że go bardzo lubię, jest fajowy, jest moim misiaczkiem i uwielbiam w ogóle z nim hangą i tak dalej, no to niestety leci w S-kę. Diluc. Jest po prostu tak gorący jak miecz, który trzyma na swoich plecach. Diona! Diona! Fajna jest! Ogon ma. Uszki ma, jest słodka, chciałby się ją peciać. Gdyby miała lepszy charakter, to mogłaby być anioł Genshina, ale niestety ma beznadziejną tarczę, ma beznadziejnego ulta, w ogóle nie healuje. Wszyscy wiemy, jak healuje beznadziejnie, więc no. Yula jest na B, ponieważ byłaby na C, ponieważ chce się pakować Dilucowi do łóżka, już to wam mówiłam. I tylko dlatego, że ma zajebistą dupę i uda, leci do B, tylko i wyłącznie dlatego. Nie chcę nigdy jej o nią grać. Yanfei jest w A, dlaczego? Ponieważ jest ładna, jest fajna, ma głos Hayasaki, ale niestety, jak masz inne piątki, masz Yanfei, nawet jak masz Yanfei na C6, to jakoś nigdy nie zbuduję, więc... Tacza Diony jest zajebista, co masz do Diony? No właśnie, do Diony nie mam nic, nawet szacunku. Bing! Nie, no Diona jest spoko, ale mogę być lepsza, wiesz co chodzi. Dobra, Fish. Mówcie sobie, co chcecie. Fiszka przyszła do mnie po ponad roku, nigdy prawdopodobnie nie zbuduję, dodatkowo nie ma oka typiara i ma cosplay Dody, więc... Przez te skrzydła na plecach, więc... No, Ganiu. Dobra. Ogólnie raczej po Ganiu rolować nigdy nie będę, ale chciałam zauważyć, że Daniu ma... Ganiu ma tak wielką dupę, że kiedyś udusiła swoimi udami, znaczy swoimi biodrami właściwie, biodrami dupskiem, potwora. No i dodatkowo fajny damage robię, więc dam jej S-kę. Goro. Dobra. Przypomniała mi się, że warczy, więc podskoczyło mu do góry. Pożałujesz tych słów, jak zobaczysz Fish w 2.8? Ja pewnie nie jednych słów pożałuję, Ewo, które wypowiedziałam kiedykolwiek. A więc, no, Goro jest śliczny, jest słodki, ale jest taki dość niszowy, tak nie dla wielu postaci pasuje tak naprawdę. I dodatkowo dopiero na C4 na przykład zyskuje healowanko, więc troszkę to jest smutne, ale warczy. Warczy i ma ogon, więc jestem furasem. Dobra, Hu Tao. Elo. Hu Tao jest ognistą dzidą, więc myślę, że to SS jest jedyną możliwą opcją tutaj wyboru dla niej. Więc tak, no i dodatkowo jak kupujesz 3 trumny, to masz zniżkę wtedy, więc jest
spoko. Nie no, ona robi SS liczby dla mnie, kieruje mi Abyssa, kieruje mi psychę, kiedy już nie daje rady, no i tak, więc jakbym miała kiedykolwiek korzystać z usług pogrzebowych, to tylko u niej. Dobra, i to ma ABS-a takiego, że... Znaczy, ludzie się śmieją z jego łapek, ale ja myślę, że mógłby mi to łapą strzała sprzedać. Albo przycisnąć mnie do siebie, więc jakby nie miałam nic przeciwko. Jest super i ogólnie fajne ma rogi, myślę, że fajnie byłoby się ich trzymać i spoko, robi fajne liczby. I to może jest two-headem, ale ma za to serce piękne i jest dobrym człowiekiem, Keja. Ja chciałam je kiedyś oszukać, że jest fajną postacią i chciał, żebym nim grała, ale nie dała mi się oszukać, więc leci tutaj. Dobra. Kazuha nie dość, że jest pierwszą postacią z Inazumy, to dodatkowo jeszcze jest SSSSSS tier supportem. Gram nim chyba na każdym Abyssie praktycznie. Jest mega uniwersalny i po prostu go wiem. Elo, catching, dobra. To kontrowersyjne, co teraz zrobiłam. Ale takie są fakty, widzowie. Spójrzcie sobie w oczy i zastanówcie się, gdzie powinna wylądować catching. Jak nie tutaj. C w wielu przypadkach w angielskim czyta się jak K, więc catching. Jakby to jest jedyna opcja, gdzie mogła trafić catching. Kli. Nie no, dobra. Bomba! Koksej to jeszcze nawet lepiej, bardziej jeszcze pasuje. Catching jak najniżej cały sobie przegrałam. Dokładnie tak. I catching zepsuła mi... zepsuła mi parę rzeczy. Kli napsuła. Kli jest spoko, jest słodka, fajnie, że wszystko wysadza, w evencie była super, ale jej nie chcę, bo po co mi ona? Kokomi. Bro! Nie. Nie, dobra. Słuchajcie. Poleciała mi... Fajnie, bo przegrałam, potem od razu wygrałam. Jest świetna do Taser Teamu, jest ładna, jest jak księżniczka. Jak nią chodzę, to czuję się jak księżniczka w bajce, więc jest git. Lisa? Niech ona idzie do Kei, bo powiedziałam wam dzisiaj historię. Ja wiem na bank, że jak będzie ślub Jin i Diluka, Kei ją przeleci, więc niech już teraz nawet będą razem. Mona. S. Mona leci do S, ponieważ jest, nie jest aż tak bardzo uniwersalna. Kiedyś jej nie lubiłam i mam wrażenie... Z Moną jest tak, że jak dashujesz Mono i chcesz zmienić postać, to się zmienia dłużej na przykład niż Ayaka, więc mnie to wkurza ogólnie. Ale Mona niech będzie sobie, bo też fajnie miałaby zaprowadziła. Ningguan? Tylko dlatego, że ma skórkę. Ja ogólnie Ningguan gram dla Becky, zbudowałam ją dla Becky, w życiu do Becka. I Ningguan? No nie wiem. Jakby była lepsza, to by była wyżej, pozdro. Mam do niej osobisty uraz. No właśnie, powiem ci szczerze, William, ja mam zbudowaną całkiem dobrze Ningguan i wcale nie jest taka mocna. Jeśli chodzi o Noelkę, nie dam jej tutaj, bo mimo wszystko jest całkiem mocną postacią, taką użyteczną może bardziej, tak? Ale nie lubię jej, Hangout też mi się nie podobał i żałuję, że on miał dwie części, nie wiem, że akurat jej miał dwie części. Więc tak, Jin idzie tutaj tylko dlatego, że ma być obok Diluka, żeby mogli być razem i szczęśliwi. Chi-Chi nie idzie tutaj z tego powodu, że się przegrywa na nią. Nie idzie z tego powodu, że się przegrywa na nią, bo gdyby chodziło o przegrywanie, to tutaj jest. Bo ona i tak się nacierpiała, wiecie, została zombie, spadła, bla, bla, bla. Ale dlatego, że ta typiara na C0 nie generuje cząsteczek, więc do głagu! Nie mam nic do powiedzenia. Razor. Proszę państwa, Razor jest dziki, nieokrzesany i nie umie mówić. I jak się zdenerwuje, to ma takiego wielkiego psa nad sobą. To jest jakieś dziwne. Dobra, Rosaria. Pomimo tego, że... Uważam, że ona ma trochę taką, jest prostytutką, wylądowałaby tutaj, ale co rozmawialiśmy dzisiaj, że ona mi daje taki gay vibe, to poleci wyżej. Ja lubię taki vibe. Ja lubię od lasek taki vibe, naprawdę. Ja, jak mam jakąś laseczkę, która ma gay vibe, tutaj jak się w grach czy innych takich typu rzeczach, to ja bardzo lubię. Bardzo mi się to podoba, dlatego leci do A. Sara leci tutaj, bo ma zajebiste cycki. Ma fajne cyce, są świetne, mogę potem wam pokazać jej cyce. Naprawdę, dlatego leci do A. Bo użytecznością bym dała nawet może w A czy w B, ale ma cyce fajne. No. Sayu. Ona trochę jest mało użyteczna, ale się świetnie roluje, więc niech będzie tutaj. Dobra, ona idzie tutaj, bo też ma wielką dupę i mają wspólny strój, więc muszą być razem tak naprawdę, o te dwie. Kiedyś może po nią zaroluję, uważam, że jest bardzo fajna dla Ayaki. Dobra, Raidenka idzie tutaj, bo się boję dać ją niżej, bo boję się, że jeżeli dałabym ją niżej, to boję się, że wywaliłaby mi Thunderboltem na łeb, więc wolę dać ją do SSS i powiedzieć, że jest moją królową elo. A Sukroska? Sukroska do B. Sukroska do B, dlatego że chciałam kiedyś nią grać, ale poleciał mi Venti, poleciał mi Kazuha i Sukros sobie poszła gdzieś tam daleko, nie? Sarai Raiden, most skład. Najlepszy. Czy oceniamy CC? Oceniamy wszystko. William, oceniamy całościowo. Dobra, Rudy. Przepraszam, ale nie chcę nigdy grać Rudym. Jak go widzę na artach z Zonglim, to jest spoko, ale tak nie chcę nim grać. On jest cwany jakiś, nie? Dobra, Toma leci do... O, tutaj. Chodź,
chodź pod Ajakę. On musi być pod Ajaką. Ja kocham Rudego. Nie no, przepraszam, ale no nie mogę. No Rudy, ja muszę być zgodna z sobą. Słuchajcie, musi ta lista być zgodna z moim sumieniem, moim sercem, nie? Toma leci tutaj, bo jest kozakiem, bo jest kumplem i to. I dodatkowo chłopakiem Ajaki. Pomimo tego, że jest dość słaby jak na postać, moim zdaniem, tak w sensie grywalnie, ja nim gram tak dla beki na niższych florach, to jest fajowy. I ma tutaj taką klatę fajną i ogólnie, no, mógłby zdjąć czasami tę kurteczkę, żeby tam pociąć drewno, porąbać albo podłogi pozamiatać, a ja bym przypadkiem była obok, bym się nie obraziła, więc no, spoko. Dobra, Venti idzie tutaj, jest zajebiście użyteczną postacią, ale, no nie wiem, on pije alkohol, to nie wiem, trochę. Dobra, ona idzie tutaj, bo fajne ma tornado i goba i ogólnie spoko jest, ale nigdy nie zbuduje ją pewnie super, bo jednak jest czwórką, trochę mi się nudzi. Dobra, przepraszam, Xiao idzie tutaj, ponieważ go kocham, jest najlepszą postacią, zasługuje na miłość, szacunek, przyjaźń i dobroć. Jest maluszkim moim, małym, biednym, kochanym, kocham go bardzo mocno. Jest, ja mam z Xiao kubek, tapetę w telefonie, tapetę w pracy, tapetę w domu, na kompie, koszulkę, właśnie. Jak będzie Ayato, to niech będzie obok Tomy, bo nie ma... Nie, oni nie mają romansu! On ma z jego siostrą romans. Więc tak o... Dobra, Shinkyu idzie... tutaj do swojego chłopaka. Shinkyu jest bardzo użyteczną postacią. Nie jest taką moją ulubioną, ale jest fajny, jest bardzo użyteczny. Ta pani... Wie ktoś w ogóle, kim jest ta pani? Musimy chyba wygooglować, jak ona się nazywa, ta pani, nie? Ktoś wie, jak ta pani się nazywa? Bo ja nie bardzo. Nie wiem. No, to jest grywana postać? Nikt chyba nie wie, jak ta pani się nazywa. Dobra. Ja... Dlaczego, zapytacie? Wiecie, dlaczego ta pani tutaj? Wiecie dlaczego? Ponieważ jest gigaczadem, jeżeli chodzi o grywalność, uwielbiam nią grać, ale po questach z nią stwierdzam, że to jest... No blać! No blać! To ona jest taką wredną suką, no. Ona jest zimną suką. I dlatego idzie tutaj, bo ja jednak jestem ciepłolubna, ja lubię ciepłe suki. Dzień dobry, przerwa na mojego kota. Co to się stało? Dobra, zostałam na miłe imię, o. Dobra, muszę zastanowić się. Nie lubię jej. Znaczy w sensie, lubię ją jako taką do grywalności z Ayato, ale nie lubię jej jako postaci, śmiesznie śpiewa. Zongli, dobra, on ma wielkiego pręta, więc jakby jak go nie lubić, jak... Słuchajcie, jeżeli ktoś ma wielkiego pręta, to od razu czujesz do niego szacunek osobiście. Nie lubię jej. Znaczy w sensie, lubię ją jako taką do grywalności z Ayato, ale nie lubię jej jako postaci, śmiesznie śpiewa. Zongli, dobra, on ma wielkiego pręta, więc jakby jak go nie lubić, jak... Słuchajcie, jeżeli ktoś ma wielkiego pręta, to od razu czujesz do niego szacunek osobiście, jakiś tam wiecie, wielki, on chroni mnie i... On uratował... Dobra, to może być spoiler, nie wiem czy robię Arkon Questa, ale jak ktoś nie robił, to... Jak ktoś robił, to wie o co chodzi, nie? Dobra, Ayato? A skąd pan wie, jakiego on ma pręta? Panie Magdanie, takie stronki goglowałam specjalne. Ayato? Czekałam na niego rok chyba. Nie, nie czekałam, to nie było rok chyba nie minął. Od niego. Nie, nie minął rok i go dostałam, więc uwielbiam go. W sensie, więc on jest super, musi tutaj być, nie? Jelan? Przepraszam. Wiem, że zaraz Bob przyjdzie, pewnie mi lepę sprzeda. Rękach, młotek, trzeba karpie ogłuszyć, zaraz będzie. Ale po prostu, no coś w niej mi brakuje, no. I to nie chodzi o stanik, nic nie wiem. Dobra. Cookie idzie tutaj tylko dlatego, że jeszcze jej nie znam. Jest śliczna, ma świetny design i po prostu... Jest świetna. Nie zagram questa z Jelan, ale zagram Arkon questa z nią i no nie wiem, jak grałam nią, to miałam trochę takie, no okej, ale daj coś więcej, w sensie, no nie wiem, jakby pokaż coś, a nie tylko fisiasz pachą, Rexona! No, nie wiem, jakoś tak po prostu tego nie czuję, no. Yoimiye w sumie dam chyba też tutaj, tylko dlatego, że chcę, żeby przyszła Piposze. Nie, no bo ona ma głos jak wiśniara, nie lubię jej głosu strasznie w tym Genshinie. Ma taki dziwny głos. Oporu! Yoporu! Kokoro, kokoro! Ma taki trochę dziwny głos i mi trochę nie podoba przez to. Nie wiem, jak w angielskiej wersji, ale dla mnie trochę ma dziwny w japońskiej. Kokoro, kokoro, koko! I tak właśnie. Więc to jest moja tier lista, kochani. Przepraszam, jeśli komuś się naraziłam. Czasami moje argumenty mogły być mocne. No tak, ja dwa na 10. Przepraszam, no. Ale nos mnie zaczął spędzić. Kto mnie obgaduje? Teraz pewnie robicie screeny, wysyłacie listy na grupki genshinowe, żeby mi ludzie obrażali, bo powiedziałam, że... Bo Kaczyn chcieć w C.